Jak kochasz coś robić, to będziesz to robił. No na pewno nie zestawiłem 8-latków z 15-latkami, chociaż są w jednej drużynie. Raczej wiekowo patrzyłem na to wszystko, no i też zerkałem na ich predyspozycje, jeśli chodzi o skalę głosu, jeśli chodzi o możliwość, otwartość na scenie. Niektórzy potrafią śpiewać tylko wolne piosenki, bo na razie tylko śpiewały ballady, czyli Adele i Szyby Edyty Górniak. A niektórzy jednak wręcz przeciwnie, nie chcą śpiewać po polsku, oni chcą po angielsku, więc ja robiłem im na przekór i mówiłem, to jest program, w którym uczycie się czegoś nowego, więc śpiewacie Alicję Majewską. Kiedy dawałem im piosenki, byli w szoku, jedna piosenka ma 30 lat, a najstarsze dziecko 11, które będzie ją śpiewało, byli w szoku. Ale po wszystkich warsztatach, które razem przeprowadziliśmy, po czasie, który spędzili u mnie w domu, kiedy ćwiczyliśmy te piosenki, okazało się, że są bardzo wdzięczni, że mogą poznać historię polskiej muzyki.